Państwa, przysłowie stare żubry nosem. Gość w domu, konia brzeg, dopóki się ucho nie uwie, przed zachodem słońca. Nie, to było jakoś inaczej. Już szukam definicji słowa kobieta. O, jest. Kobieta, osoba pożyżeńskiej, powstała z żebra niejakiego Adama. Składa się z głowy, głowia i kończyn, jej najsilniej rozbudowanym organem jest serce, kosztem intelektu. Jest dziwną istotą, która bez przerwy płacze, bez względu na okoliczności. Kobieta ma silnie rozwiniętą potrzebę mówienia. Potrafi mówić 24 godziny na dobę. Nosi buty na wysokim obcasie, często czepocą malowanymi rzęsami i prezentuje nowe lakier na paznokciach. Jej ulubionym tematem rozmów jest wyprzedaż w sklepie kosmetycznym. Słucha Brzuskiego i Weekendu. Leje kwiaty, posprząta, przyniesie dziennik. Często cierpi na bóle w stawie gardłowym od częstego zgłaszania się. Jej strój składa się z białych pończoszek, mundurka i spódniczki w kolanko. Włosy zawsze zaczesane. Żeby szykować dla nas drugie śniadanie. Żeby przyszywać nam guziki, bo człowiek sam nie przyszyje. Żeby nas uczyć w szkole różnych ciekawych rzeczy. Żeby gotować obiady, robić kluski z serem, kogel mogel kręcić i dzielić się deserem. Żeby zwrócić uwagę, jak brzydkie słowo powiesz. Żeby głaskać po głowie, gdy ma zmartwienie człowiek. Żeby wsunąć paczki na obóz w czasie lata. Żeby się rozdroszczyć, żeby nas usłaniać i żeby zadawać wymogły od nas mężczyzn. Przyjmować dziś bukiety.
ludzkiego wstęga. Pod modrym niebem dnia szóstego w raju Bóg stworzył mężczyznę. Świat przybrał doskonałą postać, ale jeszcze to dzieło nie mogło tak zostać. I gdy czegoś wszechmocnej robocie brakło, Bóg stworzył niewiastę i zakończył dzieło. Początek i koniec, kobieta, to ja. Naprawdę jako jestem niewiennik. Babę zesłał Bóg, raz wyszedł za picu. Kobieta, niezwykła istota, którą my, mężczyźni, próbujemy poznać i zrozumieć od zarania wieków. Czci Boże, dzisiaj mija 18 lat, odkąd Cię urodziłam. Jesteś już dużym, silnym mężczyzną. Nadszedł już czas, żebyś przeszedł.
starałam się. Nawet włosy zapuściłem. A to wszystko dla ciebie.